Tutaj na naszym pięknym kompleksie przy ulicy Topolowej, trawa, pogoda zamówiona, mini euro, pierwszy taki turniej, gdzie kluby piłkarskie znają nazwy państw. Wszystko się dobrze składa, bo euro aktualnie jest rozgrywane na terenie Niemiec. Ale żeby nie przedłużać, bo wiem, że już jesteście tutaj gotowi do walki, ja oddam głos gospodarzowi naszego miasta, panu burmistrza Marka Ćmikiewicza. Panie Marku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym mini euro w Szczawnie Zdroju. Bardzo się cieszę, że przyjęliście to zaproszenie w tak licznej grupie. Mamy około 23 drużyn, w tym 3 drużyny ze Szczawna Zdroju. Ze mną Daniel Dranowski, wiceprezes MKS-u Szczawno Zdrój, oczywiście jeden z współautorów, współwinien tego zamieszania. Mini euro, Daniel, fajna okazja, żeby dzieciaki te najmłodsze pograły w piłę. Tak, idealna okazja do tego, żebyśmy spotkali się. Trwają Mistrzostwa Europy w Niemczech, także tutaj w Szczawnie również, tylko dla dzieci tutaj od 2015 roku i młodszych. Nie robiliśmy podziału na kategorie wiekowe ze względu na to, żeby każdy mógł sobie pograć z tych małych dzieci. Świetna zabawa, tak jak widać za naszymi plecami. No, ten turniej nie odbyłby się, jakby nie zaangażowanie wielu ludzi. No, tutaj my jako MKS Szczawno Zdrój oczywiście, tak, pomysłodawca, ale również sportowy Wałbrzych dołożył cegiełkę do tego. Starostwo powiatowe Wałbrzych oraz pan burmistrz, pani skarbnik oraz no, gmina miejska, która jak gdyby jest współorganizatorem tego turnieju. I prywatni nasi sponsorzy. Prywatni sponsorzy, tak, partnerzy. Oczywiście, tak, którzy też tutaj dołożyli tą cegiełkę. Mamy, no, planowane było 24 drużyny, jedna nie dojechała, zdarza się, wiadomo, ale tak jak widzimy, jest świetna zabawa pomimo tego. Gramy na 4 boiskach oczywiście. Po ilu piłkarzy gra na boisku? 4. Piłkarek też? Tak, tak, tak. Są piłkarki, są piłkarze. Gramy zgodnie z przepisami PZPN, czyli te piłkarki mogą być nawet 2 lata starsze, czyli z rocznika 13-14 i też to jest fair play. Zgodnie z tymi przepisami jest 4 piłkarzy w polu, 1 bramkarz bądź bramkarka. Nie? Ile trwa mecz? Ile dzieci przebywają na boisku? 10 minut każdy mecz trwa. Mamy fazę grupową, ona jest tożsama z tymi meczami, które obecnie się odbywają na Euro. Dzieci mają oznaczenia, flagi, nazwę krajów. Poszczególna drużyna, która tutaj się zgłosiła, dostała nazwę kraju, który reprezentuje. Po fazie grupowej będą już jak gdyby ruszady. Zobaczymy, kto tutaj będzie zwycięzcą fazy grupowej. Później będzie podział na drużyny. Również druga grupa, faza pucharowa i tak dalej, ale to wszystko jest rozdzielone. Dzisiaj między innymi Dzień Ojca. Fajnie się to zbiegło z naszym tutaj turniejem, który trwa. Ale oprócz tego warto wspomnieć o tym, że mogą dzieciaki skorzystać z muchawców, tak, poskakać, pobawić się. Czyli nie tylko sport, ale również rekreacja. Tak, oczywiście. No, nie planowaliśmy tego, żeby to było w Dzień Ojca. Dopiero przyszło to za chwilkę, chwila refleksji. O, fajnie, idealnie, turniej jest w Dzień Taty. Także składam serdeczne życzenia wszystkim tatusiom. Akurat jest ich sporo dzisiaj z nami. Tak, tak, strefa rekreacyjna jest również dla dzieci. Nie tylko piłkarze, którzy uczestniczą w turnieju, mogą skorzystać z tej strefy. Zapraszamy, no bo idzie transmisja na żywo, także ci, co oglądają, nie są z nami, zapraszamy ich, żeby przyszli tutaj na Topolową 5 do Szczawna, skorzystali z dmuchańców, zobaczyli, jak to się odbywa, może ktoś się skusi i będzie piłkarzem. Jak myślisz, Copa America kolejny turniej? Całkiem możliwe. Zobaczymy już niedługo Copa America, później Mistrzostwa Świata. Jeżeli turniej się przyjmie, a jak widzimy po frekwencji przyjął się, to może tutaj pomyślimy wspólnie ze sportowym Wałbrzychem, z gminą, ze starostwem, może rozszerzymy to. Z nami Daniel Dranowski, wiceprezes MKS Szczawno Zdrój, współtwórca, a właściwie człowiek orkiestra tego całego zamieszania. Daniel, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Mini Euro 2024 w Szarnie-Zdroju na boiskach. Gmina mocno zaangażowała się. Skąd taki pomysł, żeby gmina się angażowała właśnie dla tych najmłodszych piłkarzy? Tak, pomysł przede wszystkim urodził się w głowie pana Daniela Dranowskiego, wiceprezesa naszego klubu miejskiego. Pomysł bardzo dobry i dlatego przyklasnęliśmy mu od razu i wspieramy organizacyjnie tutaj finansowo to wydarzenie. Wiemy, że gmina nie tylko wspiera to wydarzenie, ale również klub sportowy. To ważne jest, żeby sport się rozwijał w gminie? Tak, przede wszystkim Szczawno-Zdrój to samorząd promujący zdrowie i każde wydarzenie sportowe, każda impreza, każdy turniej doskonale się wpisuje w ten nasz cel. Na tym promujemy, na tej bazie promujemy nasze uzdrowisko również. Staramy się pomagać oczywiście w miarę naszych możliwości. Przy budżecie, jakim dysponuje Szczawno, myślę, że całkiem sporą kwotę zawsze co roku planujemy dla miejskich klubów sportowych. Szczawno to nie tylko piłka nożna, to również rowery. Niedługo mamy Forcross, który odbędzie się na Słonecznej Polanie. Mamy również też inne imprezy zimowe, chociażby wykorzystanie Chełmca. Czy to jest jeden z gałęzi przyciągania turystów do Szczawna? Tak, ja myślę, że tutaj bardzo mocno Szczawno ostatnio pokazało, szczególnie od strony inwestycyjnej, że w tym kierunku idziemy. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o rozwój turystyki, to powstała wieża na wzgórzu Gedemina, zostały zagospodarowane stawy, więc w tamtym kierunku chcemy też otworzyć dla turystów, dla kuracjuszy, ale również dla mieszkańców te tereny. Staramy się tam je dalej rozwijać, zagospodarować. Zaplanowaną mamy tam jeszcze taką wiatę turystyczną z małą częścią gastronomiczną, z toaletami, więc to wszystko, mam nadzieję, będzie takim uzupełnieniem, jeżeli chodzi o wzgórze Gedemina. Jeżeli chodzi o jeden i drugi park, to tutaj proszę zauważyć, powstał amfiteatr, więc również ta oferta jak gdyby od strony kulturalnej się nam tutaj idealnie wpisuje w to, co robimy w Szczawnie-Zdroju. Powstają też budynki takiego zaplecza socjalnego. Odbudowujemy toalety w Alei Rododendronów, przebudowujemy tą toaletę, uruchamiamy poszczególne fontanny, a w Parku Szwedzkim też przebudowujemy tam bar kawowy na miejsce takie, gdzie rodzice będą mogli sobie spokojnie kawę wypić, zjeść lody z dziećmi. Przecież jest to w sąsiedztwie naszego nowoczesnego placu zabaw. Jeśli się nie mylę, to też dzięki temu zyskuje baza noclegowa, bo przy takich dużych imprezach, nie tylko tych mini euro, które jest jednodniowo, ale przede wszystkim kilkudniowych, przyjeżdżają turyści, czy Szczawno też myśli o tym, żeby zachęcać do kolejnych baz noclegowych, żeby inwestowali przedsiębiorcy w bazy noclegowe? Oczywiście, w tym kierunku działamy. Proszę zauważyć, że tutaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie współpracuje z naszymi przedsiębiorcami, którzy na terenie Szczawna-Zdroju dysponują właśnie bazą noclegową, bazą hotelową, bazą gastronomiczną. Wydarzenia tego typu jak dzisiejsze, ale również i obozy organizowane w trakcie wakacji powodują to, że wszystkie te miejsca noclegowe są zajęte i tutaj widać już to zadowolenie ze strony przedsiębiorców. Myślę, że bardzo się z tego cieszą, że o nich myślimy i myślimy też o tym, żeby w dalszym ciągu to rozwijać. Dlatego też mamy przygotowane kolejne tereny pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, ale i też tereny takie, gdzie przedsiębiorcy mogliby właśnie zagospodarować w formie takiego pensjonatu, hotelu. Tym dysponuje Szczawno. Na koniec już pytanie rozluźniające. Wiem, że Polska odpadnie z mistrza z Europy. Kto jest pana faworytem? Nie chcę zdradzać moich tutaj preferencji. Ja kibicuję każdej drużynie, powiedzmy w ten sposób, żeby wynik, który może osiągnęła jak najlepszy. Trudno, no tak się podziało, że Polska niestety odpadnie, ale mam nadzieję, że tutaj za nami to jest nowy narywek i musimy stawiać na młodzież i w tym kierunku idźmy. Być może zbudujemy za parę lat taką kadrę, która będzie wychodziła z tej fazy grupowej i powalczy o finał. Państwa i moim gościem Marek Śmikiewicz, burmistrz Szczawno-Zdroju, osoba, która się przyczyniła do tego, że dzisiaj właśnie rozgrywamy Mini Euro 2024. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję bardzo. Na boisku numer 1 przygotowuje się zespół Rumunii, a następnie boisko numer 2 prowadzi... Dawaj Bartko, brawo! Dawaj!
Zaborowski, Bielawa, jeżeli się nie mylę. Tak, UKS 7 Bielawa. Jaką drużynę się wylosowali? My wylosowaliśmy Anglię, tak jak widać. Pierwszy mecz bardzo fajnie wyszedł. Ciekawa inicjatywa przede wszystkim, dzieciaki się cieszą. Jakby nie było na miasta Mistrzostw Europy, też uważam, ma to swój jakby smak. Fajnie dzieciaki jakby komentują, że grają dzisiaj to z Serbią, to widzą jakąś tam Portugalię, Polską chcieli być, no ale wiadomo, wyszło jak wyszło, wylosowaliśmy, a jak na razie bardzo, bardzo fajnie się bawią. Ile dzieciaki w tygodniu trenują, żeby tak sobie przyjść pograć nawet na turnieju? Ile muszą sobie tak, nie wiem, godzin pograć, żeby ze sobą? Nasi trenerzy z UKS 7 decydowali o tym, by co najmniej 3 do 4 treningów w tygodniu. 3 to jest minimum, ale już nawet teraz wchodzimy w fazę 4 treningów w tygodniu. Jak widać na boisku to funkcjonuje przede wszystkim, dzieci się bawią. No to też jest dla nich przede wszystkim, tak? Wolny czas, który spędzaliby w domu przed telewizorem czy konsolą, spędzają na boisku. No jakby nie było, no jest duża radość przede wszystkim, dla nas też. Właśnie, bo to dla dzieciaków jest dla nas też obserwujących. My wiemy, że to jest dla nich jeszcze zabawa, tak? Bo to nie jest jeszcze ten poziom piłkarski, ale dla nich to jest naprawdę na serio. Tak, tak, to prawda. Niektórzy nawet zdarzy się, że szlochają po meczu, bo jak coś nie wyjdzie, na tyle są ambitni, że chcą też wygrywać. Ale staramy się też im przedstawiać to, że no nie zawsze się wygrywa, aczkolwiek mamy drużynę, która na ogół jak jedzie na turniej, to przynajmniej w pierwszej trójce jest. Jesteśmy bardzo dumni z naszych chłopaków, jednak te szkolenie w UKS 7, no, trenerzy bardzo, bardzo przywiązują, że tak powiem, na przygotowanie fizyczne. Już troszeczkę taktyki wchodzi. Uważam, że sport przede wszystkim na tym etapie już uczy ich rywalizacji między innymi chłopcami, ale też dzieci są dzięki temu odważne. Tak już na koniec, prywatnie odchodząc od tych euro, przejdźmy na nasze euro w Niemczech rozgrywane. Która drużyna wygra swoim zdaniem tym mistrzostwem? Według mnie nie stawiałbym na faworyta takiego ogólnego, który zawsze jakby jest u góry. Bardzo fajnie się pokazały drużyny, te, które nie były mocnymi faworytami. Nie stawiałbym jakby na ten pierwszy top. Bardziej bym postawił na jakąś niespodziankę. Jakby. Okej, dzięki serdeczne. Dziękuję. Udanego turnieju. Dziękuję, pozdrawiam. Z nami Michał Marczak, Jedlina Strój. Jaką drużynę wylosowaliście? My akurat mamy trochę taki bratobójczy, bo jesteśmy w jednej grupie, Włochy i Albania. No i Maradona wam tak wylosował. Maradona wylosował, tak. No i Albania zajęła pierwsze miejsce, Włosi obecnie drugie. No i gramy dalej, fajnie, super. Czy gracie dalej w tej kolejnej rundzie? Było ciężko w grupie? Znaczy no niestety akurat mieliśmy trzydrużynową tam, gdzie nie dojechała Chorwacja. No było, no i graliśmy z Hiszpanami. Hiszpanie, no fajnie grali, ale z jedną drużyną mieliśmy remis, druga wygrana. Fajna atmosfera, super jest. Czyli dobra rozgrzewka przed play-offami. Przed play-off, tak, mówiłem dzieciom, najważniejsze rozgrywki, no ale to oprócz rozgrywek, to ważna jest dobra zabawa. Organizacyjnie? Super, naprawdę fajnie to wygląda, idzie sprawnie. I co najważniejsze, będzie dużo grania, no bo co najmniej tak, no my akurat jeden mecz mniej, ale tak to jeszcze 5 meczów przed nami. Może półfinał. Prywatnie finał. Już pytam o Euro 2024, tam w Niemczech, faworyt twój? Ja zawsze kibicuję Hiszpanii i tego się nie wstydzę. Okay. Od najmłodszego lat, no ze względu na Barcelonę. No jeszcze to. Wiem, że dzieciaki to traktują oczywiście jak zupełnie serio, dla nas to jest zabawa. Jak oni do tego podchodzą? Tak, oczywiście, są osoby, które się bawią, a są osoby, które podchodzą do tego naprawdę bardzo poważnie, nie? No trzeba to, wiadomo. Jeżeli podejmą poważnie, będą walczyli, ja mówię, biegać, powalczyć i co ma być, to będzie, bawimy się. Podobnie jeśli oglądają Euro w telewizji? Nie wszyscy, z tego co wiem, to nie wszyscy. No oczywiście jak Polska gra, to tak. Pozostałe mecze to różnie. No, na przykład mój syn kibicuje Portugalii po Cristiano Ronaldo, no i mecze Portugalii też w domu lecą, mówię. Padły jakieś ładne bramki dzisiaj? Ładne bramki, znaczy dla mnie ładne to są akcje, czyli skrzydełko, podanie, gra zespołowa, tak? Indywidualnie wiadomo, też fajnie, jak chłopak coś pokaże,
ale tutaj ja stawiam na drużynowe, nie? Bo to w przyszłości będzie owocowało. Takich turniejów powinno chyba być więcej. No zdecydowanie więcej grania. Nie wiem, jeżeli też można to na przykład więcej, na przykład, bo nie zawsze wiem, że jak jest liga, to nie wszystkie mecze turnieje się odbywają, nie? Najważniejsze jest granie. Dzieci treningi treningami, ale gry, sparingi, turnieje to jest podstawa. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Trwa mini Euro 2024 w Czarnie-Zdroju, a ze mną osoba, która jest między innymi sprawcą tego zamieszania, czyli dyrektor Decathlonu w Czarnie-Zdroju, Tomasz Podstawka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak to jest, że Decathlon się angażuje właśnie w takie przedsięwzięcia? No, naszą misją jest to, żeby promować sport, szczególnie wśród młodzieży, dlatego staramy się wszystkie lokalne turnieje, lokalne inicjatywy związane z różnymi dyscyplinami sportu promować. Dla nas to jest fajne, że dzieciaki aktywnie biorą udział w takich eventach. Staramy się jakieś tam nagrody zasponsorować, żeby też mieli frajdę ci najlepsi, którzy wygrają. Jak organizacyjnie dzisiaj jest przygotowane? Świetnie. Ja też przywiozłem drużynę z Legnicy, Miedź Legnica. Chłopaki są zadowoleni, zachwyceni tym, że mogą występować pod logo reprezentacji Portugalii. Powybierali sobie nazwiska piłkarzy, których reprezentują, uśmiechy na ustach, więc super. Widzę, że atmosfera rodzinna. Bardzo dużo rodziców z dzieciakami przyszły, jeszcze dzień taty przy okazji, więc fajnie. Pogoda dopisała, obiekt rewelacyjny. W Czarnie-Zdroju można przyjść i zrobić nawet zakupy dla takich najmłodszych dzieci. Nie tylko tych dorosłych sportowców, ale również pewnie tych małych. Tak, dla wszystkich generalnie sportowców, aktywnych uczestników różnych imprez sportowych, ale też sportowców amatorów. Mamy bardzo dużą ofertę w Decathlonie odzieży, obuwia dziecięcego, sprzętu. Mamy super ekipę, która potrafi dobrać ten sprzęt indywidualnie do potrzeb każdego sportowca, także zapraszamy. Chciałem już również zapytać o własny typ na Mistrzostwa Europy, które są rozgrywane w Niemczech. No, ja typuję gospodarzy. Myślę, że zaczęli bardzo dobrze turniej. Jeżeli utrzymają tą formę, no to mają bardzo dużą szansę. Myślę, że Toni Kroos ma szansę fajnie zakończyć karierę i z pucharem odwiesić buty na kołek. Na koniec chciałbym zapytać o inicjatywę, którą Decathlon stworzył. Za chwilę będzie event przygotowany. Co to za event? Tak, chcemy w czasie wakacji robić ogólnie eventy co weekend na terenie Decathlonu Czarnie-Zdrój. 6 lipca zapraszamy piłkarzy na turniej celności strzałów Król Strzelców Decathlon Czarnie-Zdrój. Rozstawimy bramki dla różnych grup wiekowych, będą fajne, ciekawe nagrody, więc zapraszamy. Też w ostatni weekend czerwca zapraszamy na darmowe dmuchańce do Decathlonu. Też będziemy mieli rozstawione dmuchańce dzięki współpracy m.in. z Mosirem w Czarnie-Zdroju, więc też super, super atrakcja dla dzieciaków. Dziękuję bardzo. Dzięki. Państwo, moim gościem dyrektor Decathlonu w Czarnie-Zdroju Tomasz Podstawka. Dzięki. Dzięki. Z nami Maciek Brzeziński, Głuszyca. Nie będziemy zdradzać tajemnicy. Jeszcze tak. No. Tak, jeszcze Głuszyca. Przyjechałeś pod swoimi podopiecznymi. Jaka drużyna? Kogo się wylosowali? Szwajcaria i druga drużyna to Serbia. I jak wam idzie? Dobrze. Organizacyjnie top. Dzieciaki zadowolone i o to w tym wszystkim chodzi. Jakiś specjalny trening dla nich był przygotowany przed mistrzostwami? Raczej nie. Wszystko na fantazji, także... Ale dzieciaki chyba raczej serio to traktują, co? Serio, no jak każdą taką formę rywalizacji, także no fajnie, bo zadowolone i mogą rywalizować.
że w tym się właśnie to liczy, taki turniej. Rodzice też przyjeżdżają, czy rodzice też mocno kibicują, dopingują, czy starają się powstrzymać emocje? Dopingują, wiadomo, to jest sport, zawsze będą emocje, czy to w seniorskiej, czy młodzieńcy, czy piłce, także no. Przenieśmy się na stadiony do Niemiec, twój faworyt w Mistrzostwach Europy. No na razie Anglicy zawodzą, bo grają straszną piłkę według mnie, no ale mam nadzieję, że się w końcu gdzieś tam rozkręcą i wygrają te mistrzostwa. No i Polska niestety przegrała, że jak zwykle. Życzymy powodzenia w turnieju. Dzięki bardzo. Z nami Robert Matkowski, trener z Nysy Kłaczyny. Jaką drużynę rozlosowaliście? Niemców. Jak się gra? Bardzo dobrze, bardzo fajna inicjatywa. Turniej dobrze zorganizowany, świetna zabawa, dzieci się bardzo dobrze czują, grają, dużo gry jest, to jest najważniejsze. Czy jakiś specjalny trening do tego był potrzebny? Nie, wczoraj byliśmy w Czechach na sparingu, dzisiaj bawimy się tutaj. Dzieciaki oczywiście, my mówimy o zabawie, ale dzieciaki to traktują zupełnie serio. No, niektórzy bardzo. Tym bardziej, że wylosowaliśmy drużynę Niemiec, która jest organizatorem Mistrzostw Europy, no i faworytem. Myślicie, że wyjdziecie z grupy? No myślę, że duża szansa. Duża szansa. A tak już prywatnie, są twoje mistrzostwa oczywiście w Euro w Niemczech. Kto pana zdaniem faworytem? Z jednej strony Niemcy, Francuzi też jeszcze myślę, że nie odpalili. Myślę, że też Hiszpanie powalczą. To są takie trzy zespoły, które ten. I oczywiście jakiś tam czarny koń. Podopiecznie oglądają Euro? Częściowo tak. Z nami Mateusz Radzikowski, MKS Szczawno-Zdrój. Jaką drużynę jeszcze rozlosowali? Mamy dwie drużyny, udało nam się wylosować Czechy i Ukrainę. Jak idzie? Na ten moment dwa mecze, 4-0 w plecy, ale dotrafiliśmy tak zwany grup śmierci. Damy sobie radę, jeszcze kilka meczy przed nami. Jesteście też współorganizatorami, praktycznie organizatorami tego całego zamieszania. Ciężko było przygotować ten turniej, czy fajnie drużyny się od razu chciały zapisać? Na początku gdzieś tam wszystko wychodziło ok, wiadomo, termin, gdzieś tam wyjazdy i tak dalej sprawił trochę problemów, ale ogólnie poradziliśmy sobie i zebraliśmy 23 drużyny. No i turniej już jest praktycznie w dobrej atmosferze. Pogoda idealna. Pogoda idealna do tego, żeby grać. Prywatne pytanie, kto wygra Euro w Niemczech 2024? Myślę, że Niemcy. Niemcy. Niemcy powalczą jednak. Dzięki Mateusz za rozmowę. Dziękuję. Thank you.